Magic System, Ahmed Czołki, Magic in the Air. My tutaj z Michałem Zarzyckim, który znienacka jak zwykle pojawia się w studiu, urządziliśmy sobie tak zwany radosny trening. Nie no, proszę państwa, co ten człowiek? To jest chodząca encyklopedia. On potrafi zacytować cały film od początku do końca, ale z rolami tylko, statystów. Ale nawet. Tylko jeden. Nie, nieprawda, że jeden. Chodziło akurat o bardzo słynny film. Myś. Tak jest, myś. Prawe oczko się odlepiło. Taka szara myś taka. O, to jest zagadka, prawe czy lewe? 2 minuty do godziny 18, proszę państwa, czas na wielkie ch... A jeszcze samocha. I się nie odlepiło jeszcze. Reklama. Walentynki w Media Expert. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999,99 zł. Teraz za jedyne 1849. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Walentynki w Media Expert. Tu włączamy niskie ceny. Poznaj Suzuki Swift Hybrid. Kompaktowy, ekonomiczny, gotowy na każdą przygodę. Już od 67 400 zł. Ekonomiczny napęd hybrydowy w zwinnym Swiftie zdynamizuje Cię do działania. Odkryj bogactwo rozwiązań technicznych skrywanych w Swift Hybrid. Nie czekaj. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Już od 67 400 zł. A przy zakupie odbierz prezent z kolekcji odzieży Suzuki Boxing. Odwiedź salon sprzedaży Suzuki. Adresy dealerów znajdziesz na suzuki.pl. Bohaterowie i szuje, ideowcy i pozbawieni moralności chciwcy. Portrety agentów wywiadu działających w Polsce w PRL-u. Sławomir Koper kreśli z właściwym sobie dystansem i uszczypliwym poczuciem humoru. Książka PRL. Wielcy szpiedzy, brawurowe akcje i tajne operacje. Dostępna w dobrych księgarniach i na vivelo.pl. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 101%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i 1000 km. Toyota, a konkretnie ProAce City. Leasing 101% z ubezpieczeniem GAP dla modelu Toyota ProAce City Van z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyoty. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, przeznaczony dla przedsiębiorców. Reklama. Jest to bezpieczne, ale nie wiadomo, czy wróci do kraju. Wojskowa maszyna poleciała do Czadu po odbitą z rąk porywaczy polską lekarkę. Służby wyjaśniają przyczynę pożaru w Gdańsku. Palił się budynek wielorodzinny, mieszkańcy do środka dziś nie wrócą. Zamiast czekoladek czy kwiatów, budki lęgowe i karmniki. Posłuchajcie o walentynkowej akcji z samego serca Krakowa. Marta Kiermasz i Paweł Dądzwak zapraszają na wiadomości Vox FM o 18. Samolot w drodze, a decyzja o powrocie do kraju w najbliższych godzinach. Wojskowa maszyna leci do Czadu po polską lekarkę uwolnioną z rąk porywaczy. Kobieta jest bezpieczna i znajduje się pod opieką lekarzy, a ze szczegółami Michał Skolimowski. Polka po odbiciu z rąk porywaczy trafiła do bazy wojskowej. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zdecyduje się na powrót do kraju. Decyzja należy do niej. Kluczowa będzie też opinia lekarzy. Jednak jak zapewnia rzecznik MSZ-u Paweł Wroński, samolot będzie czekał w gotowości. Mamy nadzieję, że niedługo pani Aleksandra pojawi się w naszym kraju. Spotka się z rodziną i cały ten jej koszmar kilkudniowy się zakończy. Wiadomo już, że Polka została porwana dla okupu, a udało się ją odbić po dramatycznej akcji. Doszło do wymiany ognia. Na szczęście w żaden sposób nie została poszkodowana pani doktor. MSZ przekazało też, że to nie pierwszy przypadek uprowadzenia polskiego obywatela w tej części Afryki, dlatego resort odradza wyjazdy w tym kierunku. Jak wiecie z Vox FM, Polka została uprowadzona ze szpitala zarządzanego przez Caritas. Według tamtejszych mediów w czasie akcji jej uwolnienia wszyscy porywacze zginęli. Teraz gdański pożar domu wielorodzinnego z budynku przy ulicy Chrzanowskiego. Ewakuowało się 5 osób. Ogień objął część poddasza, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej w Gdańsku. W wyniku naszych działań udało się zlokalizować pożar i go ugasić. Niemniej jednak część poddasza uległa spaleniu. W tej chwili działania zostały zakończone. Na miejscu pracują policjanci. Obecny jest też zarządca budynku. Mieszkańcy do swoich mieszkań dziś na pewno nie wrócą. Wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. To są wiadomości Vox FM. Gdy klient
zgłasza, że oszust zapłacił jego kartą, reakcje są zbyt późne albo nie ma ich w ogóle. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczyna postępowanie w stosunku do 6 banków. Chodzi o te, które według kontrolerów mają regulaminy niezgodne z przepisami. W sytuacji, gdy klient zgłosi w banku, że ktoś się pod niego podszył, transakcja powinna zostać zablokowana od razu, a pieniądze zwrócone już następnego dnia. Często tak się jednak nie dzieje, zaznacza Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Postępowania dotyczą Alior Banku, Banku Handlowego, Banku Ochrony Środowiska, PKO SA, PKO BP i Plus Banku. Banki nie zawsze wywiązują się z obowiązku prawidłowej weryfikacji reklamacji i zwrotu pieniędzy poszkodowanym konsumentom. Odmawiają lub oddają je po terminie. Jak przypomina UOKiK, za takie działania na szkodę klientów banki mogą otrzymać kary w wysokości do 10% ich rocznego obrotu. Budki lęgowe i karmniki dla ptaków. 1000 sztuk małych domków rozdano dziś przed krakowskim ratuszem z okazji walentynek. Powstały one ze starych mebli, a zniknęły w mgnieniu oka. Bardzo proszę, a od tej pan chciałby taką budeczkę? To akurat jest młody dzięcioł. Miła atmosfera. Na razie nie widzę chuligaństwa, wchodzenia bez kolejki. To już drugi raz jestem na takiej imprezie. Karmnik, to jest karmnik. Tak. Nie ma problemu żadnego zawiesić i słuchać, kiedy będą piszczały młode. Dzięki tej walentynkowej akcji do tej pory zamontowano już 25 tysięcy domków dla ptaków. I to jest miłość, ale młody dzięcioł mnie rozczulił. 3,5 minuty po 18. Noc walentynkowa na plusie, czyli ciepła, ale nie aż tak, żeby wynosić koc na dach. Temperatury od 1 do 7 stopni powyżej zera, a na dodatek wszędzie z wyjątkiem wschodu kraju opady deszczu. Bo zachmurzenie duże i całkowite tej nocy. Jutro też opady deszczu, też prawie wszędzie, ale wyjątek stanowić będzie inne miejsce, bo południowy wschód kraju. Temperatury jak najbardziej przedwiosenne. Zdecydowanie. Aha. U Pawła też? Jeszcze dam radę. To ja, jeszcze no, mogę jeszcze posłuchać. Trochę miłości przyjmie. Proszę Państwa, można wyznawać miłość w wielkim halo. Sometimes when it's
scared to take a step. You're fighting with the waves, so afraid of the tide. Gotta let it go. Count me down. Oh, when I'm lonely and when I come undone, remember what you told me. Life's like a waterfall. Yes, I know the only way to get along is going with the flow. Cause life's like a waterfall. Won't always be that dark. Tears are gonna fall, tears are gonna dry. Gotta let it go. That's the only way that I know how. Gotta lose control. No, I won't ever let it count me down. When I'm lonely and when I come undone, remember. Wielkie halo z Vox FM w wielkim dniu świętego Walentego, wyznań miłości, piękna, czułości, prezentów i bardzo różnych rzeczy, również historii. Są takie piosenki w historii muzyki, które zapadają głęboko w pamięć, nie tylko dlatego, że od pierwszego słuchania powodują, że człowiek nie może potem już o nich zapomnieć. Cały czas gdzieś tam, nawet jeżeli nie jesteśmy muzykalni i nie jesteśmy w stanie powtórzyć tak jak ja, to w każdym razie są w głowie i tak siedzą. Tak jest z pewną piosenką, która miała swoją premierę w 92 roku, więc bardzo dawno temu, a ma się wrażenie, jakby to było wczoraj. I za każdym razem, gdy się ją słyszy, to człowiek widzi pewnego bardzo przystojnego pana i przede wszystkim bardzo piękną panią, której głos powodował gęsią skórkę. I inne bardzo pozytywne reakcje. Już teraz w związku z Dniem Świętego Walentego, Świętem Zakochanych, dla wszystkich tych, którzy chcieliby komuś wyznać miłość, na naszej antenie pewien utwór. Wielki halo z Wokserem. Jestem in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I
wielkie halo z Vox FM. Daj znać, co u ciebie. 609-869-869. Noc, splecione ręce, totalny szok. Ostatni dzień, ostatnia noc. Przy twarzy twarz, nadziei wzrok. Jesteś tu, a jakby nie było w ogóle cię. Wzrok patrzony masz daleko przed siebie i pusty tak. Chyba już rozumiem, że to było. Między nami wszystko się skończyło. Ostatni dzień, ostatnia noc. Splecione ręce, totalny szok. Ostatni dzień, ostatnia noc. Przy twarzy twarz, nadziei wzrok. Ostatni dzień, ostatnia noc. Totalny szok. Ostatni dzień, ostatnia noc. Przy twarzy twarz, nadziei wzrok. Dobrze zrobić. Jasne nasze dni. Na naszych
FM. Wielkie halo z Vox FM i dzisiaj naprawdę wielkie halo, bo walentynkowe, proszę Państwa. No i nic dziwnego, że przychodzą i nagrania, za które bardzo dziękuję, i również wiadomości SMS 609-869-869, chociaż dzisiaj do tego numeru specjalnie podawać nie trzeba. Tu Krzysiek z okolic Tycowa z Lubelskiego. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia walentynkowe dla żony Agnieszki, która właśnie jest jeszcze w pracy do 20, dla kochanej córeczki, no i dla mnie oczywiście. Kocham Was, moje kobiety. I piosenkę chciałbym prosić, dzięki, że jesteś. Dzięki. Wielkie halo z Vox FM. Dzięki, że jesteś, dzięki, pozdrawiam. Dziewięć, 869